Witam was, moi drodzy, na kolejnym odcinku z gry Lords of the Fallen. Dobra, jak pamiętacie, jesteśmy po pokonaniu w zasadzie pierwszego bossa. Udało nam się co nieco polewelować i możemy w zasadzie ruszać dalej, ale wydaje mi się, że warto wrócić. Jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, był swego rodzaju portal, który otwiera się dopiero po pokonaniu mocnego przeciwnika, więc sobie teraz tam wrócimy, jednocześnie znowu walcząc z przeciwnikami, z którymi mieliśmy już do czynienia. A wydaje mi się, że to nie głupie, gdyż zawsze nabierzemy trochę doświadczenia, które, jak już pamiętacie z poprzedniego właśnie materiału, jest to dosyć specyficzny rodzaj tutaj levelowania, bo im bardziej ryzykujemy, im bardziej tutaj ruszamy do walki, nie wykorzystując punktów, no, moi drodzy, wtedy troszeczkę ryzykujemy i... Ale jednocześnie zyskujemy swego rodzaju kolejne tutaj poziomy, jakby to powiedzieć, no ogólnie rzecz biorąc, zwiększa nam się mnożnik doświadczenia i to jest bardzo ciekawe, powiem wam, nawet bardzo ciekawe. O właśnie, każde kolejne zwycięstwo daje większą szansę otrzymania lepszych łupów i stopniowo zwiększa uzyskiwane później doświadczenie. Ta pasa kończy się jednak, gdy zapiszesz grę lub zginiesz. Możesz przezornie przechowywać doświadczenie w okruchach zapisu lub ryzykować dla dużo lepszych nagród. Coś w tym stylu to było. Wybaczcie, że tak mogę mieć nieco inny nastrój podczas komentowania i prowadzenia tej serii, też przynajmniej tego odcinka, no ale można powiedzieć, swego rodzaju taki dość nieprzyjemna sytuacja rodzinna, tak? No można powiedzieć, śmierć dotyka każdego i prędzej czy później teoretycznie nie powinno nas to dziwić. No ale jednak zawsze się zaskakuje, szczególnie w tym dość mrocznym czasie. Ale dobra, nie ma co się tym specjalnie przejmować. Także na spokojnie. Tylko chciałem, tak wiecie, jestem już z wami dosyć zżyty. I po prostu chciałem najzwyczajniej w świecie być uczciwym wobec was, że po prostu, jeżeli są jakieś pewne zmiany, no to chcę po prostu o tym powiedzieć, tak, żeby nie było potem jakichś specjalnych niedomówień. Poza tym, tak powiedziałem, jestem z wami uczciwy, zżyłem się z wami już naprawdę dosyć długo, więc po prostu wydaje mi się to po prostu ludzkie, sensowne. No dobra, my wracamy do Lords of the Fallen. Szczerze mówiąc, naprawdę mam coraz większą ochotę nagrywać. Chociaż sam teraz jestem, można powiedzieć, widzem, bo można powiedzieć, w końcu mamy tutaj Demon's Souls Remake i powiem wam szczerze, że to jest coś wspaniałego. No, sam niestety obecnie PlayStation 5 nie mam, ale szczerze mówiąc, chyba zacznę zbierać, bo chyba nie muszę mówić, tak, no jednak Demon's Souls Remake to jest coś wspaniałego. Ogólnie bardzo się cieszę, że to jest gra, która wyszła w zasadzie jako premiera w zasadzie nowej generacji konsol. To jest coś wspaniałego. No ale dobra, Demon Soulsem, tak? Dark Souls, Dark Soulsem i tak dalej. Ale teraz jesteśmy w Lords of the Fallen. I proszę bardzo, ten portal, o którym wspominała wiadomość w poprzednim materiale, właśnie nam się otworzył, więc sobie wejdziemy do niego. Podczas opisu tego portalu było powiedziane, że czasami nagrody nie będą darmowe, tak? Czasami będzie coś za coś. Ale z tego co wiem, to akurat jest darmowe i można sobie wziąć wszystko, co tu jest. Proszę bardzo, okruch magii, zapieczętowana runa i okruch energetyczny. Tutaj mamy... Oho, mamy tarcza migdałowa, szaniec i okruch jedności ducha. No i mamy jeszcze jedną skrzynkę. Naprawdę jakoś świetne to miejsce jest, trzeba przyznać. Wierny uczeń, zbroja i pusta butelka. Zobaczmy sobie ten wierny uczeń, co to daje. Amulet akolity, kiedyś powszechnie spotykany u członków grupy północnych zakonników, uważa się, że renegerował ich moc rzucania zaklęć. Fajnie, naprawdę bardzo fajnie. Runy póki co nie są nam tutaj, nie są dla nas odblokowane. Mamy 6x8 mikstur leczniczych, okruch energetyczny, okruch punktu atrybutów. O, proszę bardzo, a tego to nie wiedziałem. Okruch punktu zaklęć. Wiecie co, ja sobie to użyję. Tylko, czy ja to miałem, czy nie? Dobniejsza. W każdym razie, wracamy. Jak widzicie, warto takie rzeczy odwiedzać. Zawsze dostajemy co nieco.
coś, co normalnie byśmy nie zyskali, a tak zyskujemy i to naprawdę świetna sprawa. Dobra, ruszamy oczywiście dalej, pokonajmy w sobie tego przeciwnika, bo dlaczego nie? Wykorzystując cios w plecy, no bo jakby nie patrzeć, jesteśmy typowym łotrem, więc wydaje mi się, że to sensowna strategia. Na szczęście jesteśmy, jak na tą grę, oczywiście stosunkowo szybcy. Doskonale. I w prawym dolnym rogu widać właśnie ten mnożnik doświadczenia, tak? To jest naprawdę bardzo ciekawa i fajna sprawa, muszę przyznać, bo to daje nam swego rodzaju takie zastanowienie, a może spróbujemy, może jednak zaryzykuję. Dobra, w sumie możemy sobie jeszcze co nieco rozwinąć postać. Mamy, o właśnie, punkt atrybutów 2. Doskonale. I punkty zaklęć. Dobra, weźmiemy sobie punkty zaklęć. Modlitwa. Nieruchomy klon, który przyciąga uwagę wroga i daje Harknowi przewagę w walce. Przyspiesza regenerację energii. Weźmiemy to sobie. Potem mamy naśladowce i dźgnięcie. Później sobie będziemy w tym bawić. Wiecie co, mamy trochę doświadczenie i zastanawiam się, czy nie użyć tego do punktu zaklęć. I właśnie tak zrobię. I damy sobie... Tutaj dźgnięcie. Tylko czemu nie mogę jakby tego przyjąć, to nie wiem. A, wymagana wiara na wstępny poziom na 12. Okej, dobra, teraz już wiadomo. Mamy dwa punkty, więc damy sobie może jedno w wiarę i jedno w zwinność. Będziemy takim, no, jakby to powiedzieć, bardzo wiernym łotrem, o ile można tak to nazwać. Coś w tym stylu, takim lekkim, zakonnym wojownikiem. O, wydaje mi się, że to bardziej sensowne. Dobra, północne skrzydło. Postarajmy się zakryć do tego przeciwnika. O właśnie, istnieje wiele sposobów na zadawanie większych obrażeń. Jeden z nich jest atak zaskoczenia, czyli w zasadzie cios w plecy. Zbliż się do zarażonego powoli i po cichu, delikatnie przesuwając w przód. Rada, naciśnij B, jeśli nie potrzebujesz wskazówek. Akurat tego nie potrzebuję. Aj, troszeczkę za szybko. Ale udało się go zachwiać. Pięknie. Bardzo dobrze. I mamy kolejny zwój. I mamy również kolejnego przeciwnika, który by nas rąbnął. Ale ma pecha, bo trafił na... Ha, tego rodzaju cenzura. Dobra. The three men that were known as the judges parted ways forever. Apart from their common goal, they were very different in every possible way. Three statues were built for them on the square of the judges, displaying the distinct paths. Proszę bardzo, mamy nowy set. These statues hold a secret, as if it were their heart, but it is retained by the stone. Only the shard of heroes could make that heartbeat, and only an unearthly force could tear it out. Dobra, już mogę spowolnie mówić. Postaram ogólnie być cicho podczas kiedy jest tutaj czytane. Czytanie ten zwój. Fakt, teraz się wtrąciłem kilka razy, ale ogólnie rzecz biorąc, wiecie, o co chodzi. Żebyście po prostu mogli wczuć się w klimat tego miejsca. Ogólnie powiem wam szczerze, że naprawdę robi to wrażenie. Gra wydaje się, jakby to była jednak wydana nie w 2014 roku, tak? Już 6 lat ta gra ma na karku, ale mimo wszystko naprawdę całkiem nieźle wygląda pod kątem graficznym. Wiadomo, grafika nigdy nie jest, jakby, znaczy nie jest najważniejszą częścią rozgrywki, tak? Oho! O, właśnie, udało się. Nie jest najważniejszą częścią rozgrywki, aczkolwiek bardzo na pewno umila oko, więc wydaje mi się, że to jest sensowne. Dobra, rozejrzyjmy się dokładnie, gdzie my jeszcze tu możemy przyjść. Właśnie tu, jak jeszcze tak rozgrywałem taką, no, taką pierwszą rozgrywkę dla siebie, wiecie, o co chodzi, to zobaczyłem ten skarb i szczerze mówiąc nie mam pojęcia, jak tam się dostać. Zeskoczyć się nie da. Niby tutaj potrafi skakać Harkon. Ale nie wiem, czy jest w stanie w ogóle przeskoczyć to. Możemy spróbować. Okej, dobra. Nie było pytania. Klucz do drzwi w północnym skrzydle klasztoru. O, proszę bardzo, czyli jednak warto tu było skoczyć. Klucz do nieznanych drzwi. Zastanawiać się, skąd się tu wziął i jakie skrywa tajemnice. Dobra, warto tu było skoczyć jednak. Bardzo, bardzo warto. I mamy kolejny zwój. What exactly were the lords? They wielded power beyond our understanding. They fought fiercely and they blindly followed the gods. Anyone who tried to talk to them, reason with them, failed. The lords did not come for discussion. They came to serve their purpose. To lead the Rogar army against the humans.
Proszę bardzo, mamy kolejny set kapłana, w zasadzie tych początkowych. Wojownika, kapłana, no i prawdopodobnie gdzieś dalej będziemy mogli znaleźć set Łotra, który mamy obecnie na sobie. Zobaczymy, czy mówię zaraz. Bo wiem, że gdzieś tutaj był również taki dosyć ciekawy skarb, ale chyba na razie jeszcze się wrócę, bo tak powiedziałem, tutaj był dosyć ciekawy skarb i w zasadzie broń, którą wolałbym zdobyć. Pamiętam, że to był bodajże kostur. Dosyć naprawdę interesujący, bo mogliśmy trzymać wrogów na dystans i jednocześnie zadawać całkiem niezłe obrażenia. Także na razie jeszcze wrócimy. Tym bardziej, że mamy ten klucz. Okej, okay, tak troszeczkę dałem ciała, że tego jakby nie sprawdziłem. Grając oczywiście, tak wiecie. A, wrogowie się odnowili. Dobra, padł. W sumie nawet dobrze. Możemy sobie troszeczkę punktów nabić. Niby niedużo, ale wiecie, zawsze coś. Tutaj było jakieś przejście. O właśnie, i chyba to tutaj było, ale głowy nie da. Oho, kurczę, dwóch przeciwników to już nie będą przelewki, chyba że... Tak, dobra. Jeden już jest z głowy. I został tylko ten większy rogar. Oho. Ta tarcza, którą mamy, no owszem, potrafi nieco obrażeń wytrzymać, ale nie wszystko. Ale na szczęście nasz rogar również nie ma specjalnych szans. Pięknie. I zwój. We must find a place to hide. A place with walls and soldiers, mighty Antanas. We will be on our way. Please prepare for a few dozen refugees. Dobra, magiczne runy są bardzo tajemnicze, zanim ich użyjesz do ulepszenia przedmiotu, ktoś musi ci pomóc przełamać ich pieczęć obronną. Nie śpiesz się z tym, może udać się znaleźć użytek dla zapieczętowanych run. Runy pozwalają ulepszyć oręż, tarcze i pancerze wyposażone w specjalne gniazda runiczne. No dobra. Jest wiele sposobów na ukrycie pomieszczeń przed mało spostrzegawczymi. To akurat prawda, ale zanim cokolwiek się rozejrzymy, to rozwalmy tego przeciwnika. Dobra, pięknie. I przedmiot. Ogólnie podczas czytania tutaj opisu zdobyliśmy topór rogara. To jest coś ciekawego. Dobra, mamy tutaj skrzynię, a w skrzyni mamy co? Kostur mnicha. Właśnie o tym, kurczę. Właśnie o tym mówiłem, o tej właśnie broni. Jest trochę cięższa, ale jak widzicie, zadaje większe obrażenia. No i uwierzcie mi, ta broń jest naprawdę świetna. Przynajmniej tą, którą zdobyłem na początku. Jak widzicie, obrażenia, jakie zadajemy, są naprawdę konkretne. Znaczy obrażenia, szybkość ataku jest konkretna. No i zasięg tej broni jest zdecydowanie lepszy niż ten sztylet. Oczywiście ten sztylet też ma swoje plusy. Ale wiecie co, chyba wolę ten kostur. Dobra, otwórzmy sobie te drzwi. I teraz możemy już ruszać do eksplorowania zewnętrznych tutaj terenów tego klasztoru. Skupienie zmysłów. Dosyć szybko się ładuje. Fakt, że gra ma swoje lata też. No ale... Dobra, na pewno użyjemy kamienia. Zapiszemy to sobie. Fakt, że tamto zresetuje premię do obrażeń. Ale... Damy sobie chociażby jakąś tutaj statystykę. I myślę, że damy sobie teraz jeszcze witalność. Dodatkowo nie zaszkodzi. Troszeczkę więcej zdrowia. I zobaczcie teraz, jak działa ten kostur. Jest naprawdę świetny, tylko wiadomo, nie... Aha, i tak nas trafił, cwaniak. Szybkość ataku jest naprawdę zadowalająca, plus obrażenia również nie zgorsze. Także ten kostur jest naprawdę świetny. I teraz... Tylko... No, kurczę, trochę nas tutaj poszarpali. Oho, jeszcze się trafił rogar. Dobra, uleczmy się. Nie ma co specjalnie ryzykować. O, a tak wygląda jakby cios w plecy właśnie tym kosturem. Fakt, że obrażenia, jak widzicie, mimo wszystko są mniejsze z ciosem w plecy, bo sztylety mają odpowiedni dodatek do tego, ale wydaje mi się, że ta broń i tak będzie lepsza, gdyż zasięg tej broni pozwoli nam wygrać kilka bitew. Nie raz, nie dwa.
Tu mamy zwinnego wojownika, który naprawdę potrafi nieźle przywalić, jak widzicie. Ale cios w plecy, do tego z wyładowaniem elektrycznym. Doskonale. Uleczymy się. I trzeba się oczywiście rozglądać, tak, o właśnie. Niszczyć przedmioty, zdobywać kolejne nagrody. I tutaj z tego co mówię, tak, musimy otworzyć bramę na pewno. To można się było domyśleć, że coś takiego może wystąpić. Tym bardziej, że za dużego ruchu nie mieliśmy, więc wydaje się to wręcz oczywiste. Dobra, teraz przejdziemy na drugi koniec. Troszeczkę marnuję eliksiry i wolałbym tego nie robić. Chyba za bardzo jestem taki, jak to powiedzieć, zbyt agresywny, ale... Ale tak. Kurczę, nie zdążyłem odskoczyć. Aż się prosi, żeby sparować się tego rogara, nie? Tylko, żeby mnie nie załatwił, bo to by był wstyd. Znaczy, czy wstyd? No, ogólnie to helipa. Dobra, może rozwalmy go tak normalnie. Sparowaniem jeszcze sobie poćwiczymy. O, proszę bardzo. Klasyczny cios w plecy. Choć to raczej nie jest cios w plecy, tylko gdzieś niżej. Ogólnie rzecz biorąc, nie chciałbym tak dostać. Na pewno nie kosturem elektrycznym. O, to na pewno nie. Dobra, brama została otwarta. My się tylko rozejrzymy, czy przypadkiem tu nic nie ma. Wiecie co? Wiem, że tutaj maska kapłana jest dosyć ciekawa i jakoś specjalnie waga nam nie wzrasta, a powiem wam, że wygląda to świetnie. Zresztą sami zobaczcie. I nawet powiem wam, że ten kaptur pasuje do tego setu. Ogólnie maski w tej grze, jak widziałem przez ten krótki czas, co tutaj grałem, są naprawdę świetne, więc warto sobie... Chociażby dla wyglądu sprawdzić, jak to wygląda. Dobra. Mamy tu swego rodzaju kapłana. Help me, please. What happened to your hand? Spider venom. It burns like Adir himself touched it. Rip the wound and suck the poison out. Too late. It already spread. There's only one way to stop the venom. Separate the poisoned limb from the body. You want me to cut my arm off? You're a madman. You'll see the judges soon then. I can't. I won't. It's in your hands. No i możemy odciąć mu dłoń lub tego nie zrobić, ale skoro on ma jad w dłoni i już nie da się wyssać tego jadu, no to tylko kwestia czasu, zanim on odejdzie, jak to wtedy wspomnieli, do sędziów, więc zrobimy to. All right. On your head be it. Dosyć brutalne, ale na pewno skuteczne. I owe my life to you, stranger. Wait. You're not one of the monastics. The markings on your face. A gift from the court, a reminder of my sins. Please, put the axe down now. Dobra, znajdź sobie uzdrowiciela. You need someone to patch you up. You won't hold long in this state. I am the healer monk here, and yes, I see the irony of the situation. You must have supplies. I do. They're in the laboratory, but the place is full of rogar beasts. It's no use. I won't make it there in this condition. Dobra, dajmy mu miksturę, no bo wydaje się, że mieć pomocną dłoń, choć to trochę kiepskie użycie, kiepski dobór słów w tym przypadku. Warto mieć kogoś takiego tutaj w tym klasztorze, więc wydaje mi się, że dałem mu miksturę. Plus 500 punktów doświadczenia, a my po prostu postarajmy się nie oberwać w ramach tutaj oddania miksury. Thank you. If we both survive to see the Keystone Citadel, I hope our paths cross again. Thank you. No i dobra, on już się będzie powtarzał z tego co widzę. Rozejrzyjmy się tutaj. Oho. Dobra, załatwiony. Jakieś takie drobne pajączki. Ale wiecie, co ciekawe, taka w sumie taka ciekawostka, tak, odniosę takiej maleństw, tak,
na przykład skorpiony uważa się, że jak jest duży, to jest bardzo źle i tak dalej, ale szczerze mówiąc, jeżeli już miałbym jakiś skorpion dziabnąć, to lepiej niech to będzie duży niż mały, bo podobno urządlenie dużych skorpionów zwykle kończy się jeszcze gorzej. Proszę bardzo, mamy gorącą krew i napierśnik i hełm. Także zobaczmy sobie to, na pewno napierśnik, bo hełm sobie zostawię ten, który mam. Gorąca krew. Proszę bardzo, a hełm w sumie wygląda w ten sposób. Chociaż ciężko to nazwać hełmem, to jest po prostu kaptur. Ale tak powiedziałem, będę sobie brał... O, proszę bardzo, tym bardziej mamy opanowanie. To jest dosyć ciekawe. Więc mamy tego typu pancerz. Powiem wam, że naprawdę świetnie to wygląda pod tym kątem, ale nie, niestety straciliśmy płaszcz. Czyli wiadomo, no kilka punktów mniej co do wyglądu. Oho, przedmioty zużywalne, okruch energetyczny. No to będzie nam to zwiększało tutaj energię. A przynajmniej regenerację tego. Oho. Wściek się. No i proszę bardzo. Dwa uderzenia kosturem i w zasadzie po krzyku. Rozejrzyjmy się dokładnie, co nas tutaj czeka. Oho, kolejny jakiś mnich. Ale zanim do niego podejdziemy, to się troszeczkę rozejrzyjmy. Chociaż w sumie możemy porozmawiać. Get away from me. Spójrzcie na jego maskę. Tak, ogólnie z tego, co można było wywnioskować, znaki na twarzy tutaj naszego głównego bohatera świadczą o tym, że jest on skazańcem, tak? Skazańcem wysłanym tutaj w formie pokuty, czy coś w tym stylu. Ogólnie rzecz biorąc, widać, że postacie reagują na niego raczej negatywnie, tym bardziej, że jest uzbrojony, ale tak. Raczej będę starał się być tym, no może niekoniecznie miłym, realistycznym. Dobra, możemy poszukać tych znaków, dlaczego nie? Listen carefully. This trinket will help you discover Antanas's markings. There are three signs I know of. Please find them. Return to me as soon as you locate the signs Antanas left. If you help me, I'll give you something of interest in return. Jak najbardziej możemy mu pomóc. I teraz tak, przewodnik Antanasa. I ja ogólnie, jak tutaj powiedziałem, grałem sobie tak początkowo, żeby sprawdzić co i jak, no to jeszcze do tego momentu dotarłem i udało mi się znaleźć ogólnie dwa takie znaki. Pokażę wam oczywiście je i oczywiście postarajmy się poszukać trzeci znak. Bo głównym zadaniem, jak tutaj cały czas nam gra przypomina, że Castle jest ranny i ogólnie ktoś go musiał zabrać, bo my w tym miejscu, gdzie on tak wyskoczył, już byliśmy. Czyli prawdopodobnie albo sam wstał i ruszył gdzieś, albo ktoś go porwał, co również może być bardzo prawdopodobne w związku z tym, co my tutaj mamy. Dobra. Świetnie. Kolejne punkty na naszej liście. Tutaj wiem, że gdzieś był jeden znak, ale na razie też postarajmy się przynajmniej rozwalić tych przeciwników. O! Bez większego jakoś problemu. Świetnie. Ten jeden jakby totalnie olał sytuację. Dla nas lepiej. Dla jego kumpli trochę gorzej. Mamy kolejną skrzynię. A w skrzyni mamy co? Symetria. Napierśnik, hełm, rękawice i buty. Swoją drogą symetria. Polecam ten film ogólnie. Dosyć mocny, powiem wam. Oho, coś tu jeszcze mamy. Mamy również z demona okruch energetyczny. Proszę bardzo, to jest jeden znak, o którym mówił owy mnich. Jeden z znaków Antanasa, więc warto sobie go oznaczyć. Oho, udało się sparować. Pięknie. Pięknie, pięknie. Trzeba będzie popróbować te parowanie. Pięknie. I znowu. No, powiem wam, da się to wyczuć. A obrażenia, jakie zadajemy, są wówczas mocarne. Dobra, gdzieś jeszcze powinien być ten znak Antanasa, ale tak powiedziałem, no ja, mnie osobiście udało się znaleźć dwa. Jest ich trzy. Myślę, że możemy spokojnie się rozejrzeć. I teraz tak, ogólnie mamy drogę tutaj, z tego co pamiętam.
tylko tu trzeba będzie uważać, bo mamy w oddali kusznika, ale również możemy zejść sobie tutaj. Co szczerze mówiąc tak oczywiste z początku nie jest, bo zobaczcie sobie sami, nie? Że to tak specjalnie się nie rzuca w oczy, ale naprawdę trzeba tutaj być całkiem nieźle ogarniętym. Teraz mamy tego szybkiego wojownika. Dobra, dobra, na spokojnie. Tym bardziej, że on nam całkiem mocno przywalił, więc się uleczmy. No, jego tarcza również. No niestety chciałem sparować, ale to nic nie dało. Znaczy, nic dało w sensie, że ja nie trafiłem. Dobra, dobra, na spokojnie. Trzeba uważać, bo ten przeciwnik może być naprawdę bardzo niebezpieczny. Dobra, wyleczmy się. Świetnie, dobra, pokonany. Ten przeciwnik jest chyba jeden z tych groźniejszych, przynajmniej na początku, z racji po prostu jego prędkości, tak? Skoro sama gra jest stosunkowo wolna, więc jego taka wręcz nadludzka szybkość może sprawić problemy. Ninth night on watch. How could the Rukar get inside the sacred walls of Keystone? They appeared out of nowhere. The graveyard is swarming with them. I need to alert the others. Dobra. Tu mamy jakąś skrzynię, którą możemy otworzyć za pomocą runy. Wiecie co, ja sobie otworzę. No run i tak póki co na razie używać nie możemy. A w skrzyni tej mieliśmy co? Okiełznianie, hełm średni i cały tutaj set. Zobaczymy ten hełm. Okiełznanie, żywioły. Wiecie co, wygląda naprawdę świetnie. Jest również symetria, ale tego na razie używać nie będę. Tutaj zostawiam wam opisy tych przedmiotów, bo wydaje mi się to dosyć interesujące. I ogólnie tak, tą maskę na pewno sobie zostawimy, bo z tego co widzę jest trochę lepsza, trochę cięższa, ale nie oszukujmy się, to specjalnie nam nie robi jakiejś ogromnej różnicy. Proszę bardzo, jak to wygląda. Wiecie co, zobaczenie takiego wojownika z takiej masce, to już samo w sobie jest dosyć przerażające. No ale oczywiście wygląd wyglądem, a umiejętności umiejętnościami, tego się nie da przewidzieć. Dobra, może mogliśmy zejść tutaj na dół, tu możemy przejść sobie tędy. I mamy tutaj przejście ogólnie, tylko czy da się to otworzyć? Ciężko powiedzieć, na pewno postarajmy się rozejrzeć ogólnie po terenie tutaj i poszukać potencjalnych skarbów, nie? I przeciwników oczywiście. Ciekawe, czy da się to jakoś otworzyć. Prawdopodobnie tak, bo to wygląda trochę swego rodzaju jak skrót. Oho. Mamy kusznika. Doskonale. Załatwiony. Draśnięcie. Broń naręczna. A tego to nie wiem, co to jest. Broń naręczna. Draśnięcie. I to skaluje się ze zwinnością, czyli w sumie z naszą. A nie, zaraz. Tak, skaluje się ze zwinnością i to aż 6%. Wszystkie te opowieści o ludziach, którzy twierdzili, że ich rana to tylko draśnięcie, a potem umierali, może to przez te pazury? Proszę bardzo, mamy swego rodzaju pazury, coś rodzaju kastetu. No. Możemy się chwilę tym pobawić, chociaż zasięg tych broni nie będzie jakoś spektakularny, niestety. Ale może krwawienie to naprostuje. Proszę bardzo, tak to wygląda. Szczerze mówiąc, chyba... Kurczę. Chyba wrócimy sobie do tutaj naszego kosturu mnicha. Na pewno będzie bardziej ciekawy. Oho, kolejny przedmiot. Zapieczętowana runa, mała. Oho, budynek bramy. Ciekawe, gdzie my w ogóle jesteśmy. Chociaż to miejsce wydaje mi się znajome. Nawet bardzo znajome. Proszę bardzo, jak udało nam się szybko skrócić. Dobra, wiecie co? Myślę, że w tym momencie możemy sobie zakończyć ten odcinek. Taki eksploracyjny, taki bardziej...
No proszę, jak tam się główny bohater tutaj popisuje. W każdym razie taki zapozna do zapoznania się ogólnie rzecz biorąc, tak, do rozejrzenia się, ogólnie rzecz biorąc bardzo ciekawa sprawa. No i dobra, bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i suba, aby być na bieżąco. Oczywiście zapraszam do komentowania, do oceniania, do zdrowej krytyki i widzimy się już w następnym materiale, gdzie ruszymy sobie przez ten most w zasadzie za nami, by dalej podążyć, no w sumie zwiedzając ten dosyć interesujący klasztor. No, nawet jak Harkin tutaj sobie stanął, także do zobaczenia następnym razem.